Cześć, siemanko. Witają Was jak zwykle może Wszaki. 24 lipca o godzinie 10.50. Właśnie wróciliśmy z pola, wróciłem z pola, bo prasowałem słomę. Jak wczoraj mówiłem, nowym nabytkiem. Jak tu widzicie, jest to Kron Ultima CF155XC. Trochę już się zakurzył ten nowy nabytek, znaczy się może pokrótce, dlaczego ta prasa i dlaczego w ogóle nowa prasa. Otóż, jak wiecie, mieliśmy w gospodarstwie wcześniej jako prasę normalną Sigma Z224, nie, 224 to kreskująca. Normalną prasę rolującą Sigma. Jak wiecie, no, te prasy są przeznaczone do dość małych gospodarstw i no, cechuje ich bardzo duża awaryjność, tak? No, nie oszukujmy się, z prasą Sigma jest jak z promocjami w Lidlu, codziennie coś nowego. Więc no, że areał w łąkach przybywa i przybywa też pól, na których będzie trzeba prasować słomę, dodatkowo przybędzie też co roku wszystkich poplonów, które będą posiane i które będą przerabiane na kiszonki. Dodatkowo jeszcze przybędzie stado, więc kiszonki będzie potrzebne coraz więcej. Więc zdecydowaliśmy się na zakup tej prasy. Jest to prasa dwukomorowa, przejazdowa, czyli do wyrzucenia belek nie trzeba się zatrzymywać, tylko po prostu są dwie komory, w której jedna jest już gotowa. Przez ten czas, jak się wyrzuca, zapełnia się druga. Jest to również prasa z owijarką, bo to też był duży priorytet. Znaczy, no to był element podstawowy, na który kładliśmy nacisk przy wyborze prasy. No, żeby to była prasa od razu z owijarką, bo jak widzieliście tutaj wsiano kosy, jak robiliśmy kiszonkę, to trzeba było najpierw zwieść, później w gospodarstwie owinąć, no to pochłania dodatkowy czas, dodatkowe pieniądze, a przy większym areale no już byłoby coraz więcej tej zabawy, a tu już będzie od razu owinięte i bez zbędnej utraty czasu. No i tak jak mówiłem, Kron Ultima, rocznik 2016. Takie prasy kosztują w Niemczech od 30 do 40 tysięcy euro, zależy w jakich konfiguracjach, czy one są na sznurek, czy na siatkę. No i właściwie no, jak się komuś uda, to trafi lepszą, jak się komuś uda, to trafi gorszą. Ta myślę, że nie jest najgorsza. Tutaj mamy oczywiście rolki z siatką. One tu są wsuwane dalej, później jak się ta skończy, to się wsuwa i wsuwa się kolejną. A tutaj w tej komorze po jednej, po drugiej stronie mamy zbiorniki na folię do kiszonki. No i to z grubsza tyle. Czego się obawiam przy tej prasie? Przy tej prasie bardzo obawiam się tego, że jednak nasz mały Newholandik ma dość małą moc do tej prasy. Mimo to jest, no, może to nie ma porównania, bo my na Ultimie zdecydowaliśmy się robić bele średnicy 150. Więc przy belach 150 jest dużo więcej owijania i tak dalej, ale myślę, że to też ma wymierne korzyści, ponieważ bel będzie mniej. Przy takiej ilości słomy, jak jest w tym roku, to jakoś za bardzo się tego nie odczuje, ale myślę, że w następnych latach to będzie inaczej. Więc od teraz Ultimą będziemy robić bele o średnicy 150 cm. No i co? I druga moja obawa, jaką mam co do tej prasy, no to, że na tych krótkich łąkach będzie ciężko nią trochę manewrować, no ale to wszystko się
wszystko się okaże. Także tyle z nowych nabytków. Oczywiście wszystko zostało wzięte w kredycie, bo kto by miał, żeby 40 tysięcy euro wyłożyć tak na dzień dobry. Przypominam, kurs euro teraz waha się około 4 zł 30 groszy, więc młodzi jesteście, matematykę zostawiam już wam. No i właściwie to tyle z takich rzeczy, także mam nadzieję, że wszystko będzie się sprawowało z tą prasą dobrze. No i że będzie bajka, także zapraszam was teraz na taki krótki miks prac, które zrobiłem w tej prasie. Sza-la-la-la-la-lajka, sprawię, że twoje życie to będzie bajka. Hop, mała, ja cię porywa, sprawię, że będziesz przeszczęśliwa. No nie wiem. Zobaczymy, czy się znasz tam ptaszka.